Hejka, przychodzę Ci do Was z nowym filmem i tym razem będę losowała książkę, będę losowała autora i określała, czy przeczytałabym tą książkę, gdyby ona właśnie została napisana przez tego innego wylosowanego autora. W jednej skrzyneczce mam autorów, w drugiej mam książki. Mam tutaj 28 par, które będę ze sobą losować, więc dzisiaj taki luźniejszy, zabawowy filmik. Starałam się wybrać takie książki, które są dobre, które lubię, tak samo z autorami, żeby też były tutaj trochę inspiracje książkowe. I co? Jedziemy, bo musimy jednak wylosować 28 par. Tutaj mam właśnie w jednej skrzynce autorów, w drugiej skrzynce mam na kartkach napisane tytuły książek, więc pierwsze losowanie z zamkniętymi oczami, żeby nie było oszustwa. Mam kartkę. Pierwszy autor to jest Henryk Sienkiewicz i książka przez niego napisana to byłaby 13 opowieść. No wydaje mi się, że chciałabym przeczytać 13 opowieść napisaną przez Henryka Sienkiewicza, szczególnie, że tam był taki moment historyczny i wydaje mi się, że Henryk Sienkiewicz mógłby to zrobić nawet lepiej niż Diane Sutherfield. Kolejny autor to William Shakespeare. Zaczynamy klasycznie. I czy chciałabym przeczytać Rebekę napisaną przez Williama Shakespeare'a? No w sumie Shakespeare pisał takie książki, które miały nam dużo powiedzieć. Czasami były tajemnicze. Ale czy chciałabym przeczytać Rebekę napisaną jako dramat? Nie jestem taka do końca pewna. Zresztą dzieła Shakespeare'a się ciężko czyta, więc chyba wolałabym w dalszym ciągu czytać Rebekę napisaną przez Daphne du Maurier. Ale w samym koncepcie może by się sprawdził. Kolejna książka to Nawiedzony dom na wzgórzu. Generalnie zastanawiam się, czy nie przeczytać jej jeszcze raz, bo wtedy, kiedy czytałam Nawiedzony dom na wzgórzu, wydaje mi się, że to nie był dla mnie moment na czytanie tej książki, bo ona jest jednak dość dziwna, dość taka nietypowa. I chciałabym teraz po przeczytaniu różnych dziwnych książek do niej wrócić, bo ostatnio taka literatura bardziej mi się podoba. I czy chciałabym przeczytać Nawiedzony dom na wzgórzu napisany przez Brandona Sandersona? Generalnie mi się bardzo podoba styl pisania Brandona Sandersona. Nie wiem, jakby się sprawdził w takim horrorze, ale z drugiej strony w Drodze Królów było też bardzo wiele takich ciężkich momentów. One były świetnie napisane, więc czemu nie? Czemu nie? Może gdyby to był jeszcze bardziej fantastyczny, nawiedzony dom na wzgórzu? Dobra, powiedzmy, że chciałabym przeczytać. Nie wiem, co najpierw odpakowywać. Dobra, książkę. Mój rok relaksu i odpoczynku napisany przez Dianę Capaldon. No chyba generalnie nie można byłoby dwóch różnych typów autorek, nie nadałoby się, no ale jednak Otestwa Moszwak pisze dość specyficzne książki, dość ciężkie książki, natomiast Diana Gabaldon pisze historyczne takie romanse i nie chciałabym przeczytać mojego roku relaksu i odpoczynku napisane przez Dianę Gabaldon, bo jednak ta książka miała swój specyficzny wymiar i gdzieś tam, pomimo tego, że jakoś bardzo jej nie polecam, bo ona jest dziwna i trzeba wiedzieć, na co się pisze, to jednak nie przez Dianę Gabaldon, bo wydaje mi się, że to za bardzo by poszło w jakimś kierunku romantycznym, a to tej książce by dobrze nie zrobiło. Aczkolwiek no, ja jej oglądam serial i czytałam książkę, więc słuchałam w zasadzie w audiobook książkę. Jak się serial nazywał? Nie obca, nie? Najpierw książki w takim razie. Trzech muszkieterów. Jedna z moich ulubionych książek. Napisana przez Jane Austen.
Okej, chciałabym przeczytać Trzech Muszkieterów napisanych przez Jane Austen. Na pewno miałoby to mniej przygodowy wymiar, ale w tamtych czasach, no tak, chciałabym to przeczytać. Dom nad błękitnym niebem. Miałam to w ogóle układać w tych parach, żeby mieć je. Dom nad błękitnym niebem napisany przez P.E. Schwab. W sumie, no mogłoby być coś ciekawego. Ona, P.E. Schwab, pisze fantastykę, pisze też bardzo ładnie. Dom nad błękitnym niebem wyjątkowo, czy nad błękitnym morzem. Może pisałam pisałam te nazwy z pamięci i teraz nie jestem pewna, ale chodzi o tą książkę DJ Kluna. Ona mi się bardzo podobała, była tak przyjemna. To była taka bajka z morałem. Wszystko w niej naprawdę było super. I treść, i fabuła, i styl pisania, i bohaterowie. Wiszłap też mnie zaczarowała zarówno Niewidzialnym życiem Adila Ru, które też było pięknie napisane, i też podobała mi się ta przygodówka z wieloma Londynami, przez które można było podróżować, Mroczniejszy odcień magii, ja nie pamiętam wszystkich tytułów, także okej, mogłabym przeczytać Dom nad błękitnym morzem napisany przez V.E. Schwab. Kolejna książka to Władca Pierścieni, napisany przez Elizę Orzeszkową. Nie chciałabym przeczytać Władcy Pierścieni napisanej przez Elizę Orzeszkową. Szczerze powiedziawszy, miałam szczerą nadzieję, że Władcy Pierścieni wylosuje właśnie Brandona Sandersona na przykład, albo Franka Herberta. Ale nie chciałabym, żeby Eliza Orzeszkowa pisała Władcę Pierścieni. To zupełnie nie byłby ten klimat i nawet nie wyobrażam sobie do końca, jak ta książka mogłaby wyglądać. Kolejna para to Ojciec Chrzestny, napisany przez Agatę Christie. No, to by było ciekawe, wiecie, taki bardziej kryminalny Ojciec Chrzestny. No, bardzo chętnie bym to przeczytała, aczkolwiek no chciałabym, żeby Ojciec Chrzestny też pozostał w oryginale, bo tam były fajne te postacie, fajnie budowani bohaterowie. Agatha Christie robi to bardziej tak filmowo, tak bardziej bajkowo w niektórych momentach, więc no nie wydaje mi się, żeby poszło jej lepiej niż Mario Puzo, ale mimo wszystko mogłabym spróbować przeczytać tą książkę. Kolejna książka to Kozioł ofiarny. W oryginale napisała to Daphne du Maurier i ta książka, pomimo tego, że miała jeden z najlepszych pierwszych rozdziałów, jakie czytałam, ogólnie mi się nie podobała, jeżeli chodzi o po prostu naiwność tego, w jaki sposób został napisany ta książka. No, ten pomysł nie został dobrze wykorzystany, pomimo, że był fajny. I tutaj wylosowałam autorkę Otessę Moszfak i mogłabym przeczytać tą książkę napisaną przez Otessę, bo ona by mogła z tego dużo wycisnąć, z tego pomysłu, na pewno byłaby to dużo dziwniejsza książka, ale wydaje mi się, że też byłaby bogatsza, jeżeli chodzi o fabułę, jeżeli chodzi o bohaterów, więc byłoby dziwnie, ale tak, zdecydowanie. Kolejna książka to Wichrowe Wzgórza, napisane przez Rebekę Kłang. Ojejku. Ona świetnie pisze. Bardzo dobrze pisze. Tylko, że pisze bardziej fantastycznie. Może jakiś taki retelling Wichrowych Wzgórz bardziej... Ale nie, jakoś nie do końca mi to do siebie pasuje. Nie, chyba bym nie chciała tego przeczytać. Pozostaję przy oryginale.
Lustrzanna, ostatnio moja ulubiona seria, fantastyczna. Napisana przez Franka Herberta. No, wydaje mi się, że wtedy nie byłaby to tak przyjemna książka, ale z drugiej strony ten świat stworzony przez Franka Herberta byłby naprawdę bardzo ciekawy, więc tak, chciałabym przeczytać Lustrzanę napisaną przez Franka Herberta. Chociaż wiem, że byłaby to wtedy dużo bardziej ciężka i dająca do myślenia książka. Kolejna para to Duna. Jak się wylosowało? Napisana przez Amor Towlesa. Czy on mógłby napisać taką wielką... Na pewno byłoby to pięknie napisane. Ale czy całą Dune, jednak sci-fi? Nie, chyba nie. On jest jednak literatura piękna, a sci-fi... To też w sci-fi musi być, wiecie, przygodowe, ciekawe. Chociaż z drugiej strony Autostrada Highway była bardzo fajną książką, tam się dużo działo. No nie jestem taka pewna, czy oni mi do siebie pasują. Mam zagwozdkę. Powiem tak, do tej pory co Amor Towles wydał, to przeczytałam, więc jak wydałby Dune, pewnie też bym przeczytała. Ale nie do końca jest to dla mnie takie intuicyjne. Kolejna książka to Cud, miód, malina. I Cud, miód, malina napisana przez Daphne du Maurier. Na 100% tak, chciałabym przeczytać taką sagę wiedźmową napisaną przez Daphne du Maurier. Uwielbiam ogólnie jej styl pisania. Mam fragmenty w jej książkach, które nie do końca do mnie przemawiają, ale ogólnie lubię jej pomysły na książki, lubię jej bohaterów, więc wydaje mi się, że taka saga o koźlaczkach, o kobietach, które w rodzie przekazują sobie magię, uczą się tej magii, to mogłoby być coś naprawdę ciekawego, także zdecydowanie jestem na tak. Kolejna para to Wielka Samotność, napisana oryginalnie przez Kristen Hanna. Bardzo mi się ta książka podobała, chociaż była ciężka. I czy chciałabym przeczytać tą książkę napisaną przez Anne Cleave? Powiem szczerze, że chyba nie, dlatego że Anne Cleave jednak jest pisarką kryminałów, a chociaż tam ona też ma teraz coraz więcej właśnie takich, takich obyczajowych historii, takich... Takich problemów społecznych, których opisania podejmuje się w swoich książkach. A Wielka Samotność w dużej mierze to właśnie była książka o problemach rodziny, w której ojciec cierpiał na zespół stresu pourazowego. Ale chyba to nie jest format, który chciałabym przeczytać od Anne Cleave. Jednak Anne Cleave dla mnie jest pisarką kryminałów i chyba jakoś mi to do niej by nie pasowało. Kolejna książka to jest Odwet oceanu, jedna z moich ulubionych książek. To jest thriller ekologiczny, napisany przez Virginia Woolf. No to by było wombo combo totalne. Taki strumień świadomości w Virginii Woolf w wielkiej książce thrillerze ekologicznym. Nie wiem, czy ktoś w ogóle zdołałby to przebrnąć. Jestem bardzo ciekawa, jak Virginia Woolf opisałaby właśnie te katastrofy ekologiczne, więc zdecydowanie tak, przeczytałabym to, bo historia była świetna, a ja Strumień Świadomości też lubię, chociaż od razu mówię, że jeżeli chodzi o książki Virginii Woolf, to sporych fragmentów z tych książek w ogóle nie rozumiem. W pustyni i w puszczy, napisane przez Stewarta Tartona. Stewart Tarton napisał Boże. To było Siedem mężów Evelyn Hugo, a on napisał Siedem żyć
zapomniałam tytułu tej książki, ale napisał też Demony i Mroczna Toń. I tamta Demon i Mroczna Toń i tamta książka bardzo mi się podobała, bo ta pierwsza, ten kryminał zapętlony czasowo, że jeden dzień się powtarza cały czas, to do mnie to nie przemówiło, ale ja w ogóle nie przepadam za pętlami czasowymi. Czy on by mógł napisać w pustyni i w puszczy? No, myślę, że by mógł, ale nie wiem, czy... Jest mi ciężko sobie to wyobrazić, no ale ta książka była bardzo fajna, Demon i Mroczna Toń. Ale czy w pustyni i w puszczy? Nie, chyba nie. Decyduję na nie. To musi pozostać przy Henryku Sienkiewiczu. Patriotycznie. Kolejna książka to Była sobie rzeka. Bardzo fajna książka. Napisana przez Yuvala Noah Harariego. Tak, zdecydowanie bym przeczytała jakąś książkę właśnie taką non-fiction napisaną przez tego autora i wydaje mi się, że to mogłaby być Była sobie rzeka. Kolejna książka to Kirke, czyli napisana książka przez Madeleine Miller, opisująca losy bohaterki mitologii Kirke, napisana przez Andrzeja Sapkowskiego i zdecydowanie Kirke. Wyobrażam sobie, że ta książka mogłaby powstać, napisana przez Andrzeja Sapkowskiego. Byłaby fantastyczna, miałaby ciekawych bohaterów i pewnie bardziej byłaby przygodowa. No ale nie wiem, ale tak chciałabym przeczytać. Bieg niewinności, jeden z moich ulubionych eleganckich książek, napisana przez Tolkiena. Nie... W wieku niewinności też mi się podoba to, jak Edith Wharton opisała swojego bohatera. Z punktu widzenia kobiety stworzyła bardzo ciekawego męskiego bohatera. I wydaje mi się, że gdyby pisał to mężczyzna, to mógłby jednak troszeczkę zmienić właśnie podejście tego głównego bohatera do życia. I w ogóle nie, Tolkien i Bieg niewinności kompletnie mi to do siebie nie pasuje, aczkolwiek myślę, że Tolkien mógłby zachować ten elegancki styl Wieku niewinności, bo no i na pewno byłoby to świetnie napisane, tego nie odmawiam, ale nie. Mam wrażenie, że coś mi tu nierówno wyszło, ale nie wiem. Zabić Drozda, napisane przez Edith Wharton. Chyba nie, dlatego że Zabić Drozda bardzo mi się podobało przez samą historię, ale przez styl pisania. Edith Wharton jednak inaczej pisze. Pisze bardzo dojrzałe książki, a tamta książka podobała mi się też przez ten aspekt taki dziecięcy, więc nie, chyba nie. Chyba zostanę przy Harper Lee. Niewidzialne życie Adilaru, napisane przez Taylor Jenkins Reid. Tak, mogłabym przeczytać tą książkę napisaną przez tą autorkę. Zdecydowanie lubię pióro Taylor, chociaż naprawdę Wishwap napisała świetnie tą książkę, ale wydaje mi się, że ta historia opowiedziana przez Taylor Jenkins Reid mogłaby być ciekawa bardzo. Niedziela na wsi to jest jedna z moich ulubionych książek Agaty Christie, napisana przez Kamilę Läckberg. Kamila Läckberg już troszeczkę zapomniana autorka, o której aż tyle się nie mówi, a kiedyś no, prawdziwy szał był. Ja też uwielbiałam jej kryminały i zdecydowanie mogłabym przeczytać Niedzielę na wsi. Myślę, że to by było trzymające w napięciu, bardzo dobre i bardzo emocjonujące, więc tak, zdecydowanie tak. Genialna przyjaciółka, napisana przez TJ Kluna. Wyobrażam sobie, że fabuła Genialnej przyjaciółki byłaby napisana w stylu TJ Kluna, ale ogólnie nie, bo Elena Ferrante zrobiła to świetnie. Ta historia mnie urzekła i pomimo tego, że kocham książki TJ Kluna, to nie chciałabym tego czytać w jego wydaniu.
Kolejna książka to Króliczek, oryginalnie napisane przez Mona Awad, chociaż nie wiem, czemu mówię oryginalnie, bo to po prostu jest napisane przez Mona Awad, napisane przez Lee Childa. Jack Reacher w świecie Króliczka, Mona Awad. Może by rozwiązał zagadkę tej książki i powiedziałby nam, o co w niej dokładnie chodziło. Także, no cóż, bardzo chętnie bym to przeczytała. Harry Potter i Kamień Filozoficzny, napisany przez Diane Satterfield. No, ona pisze takie tajemnicze sagi, więc w sumie nie wiem, czy można byłoby to zrobić lepiej niż J.K. Rowling, ale może Diane Satterfield. 13 historia mi się podobała, bardzo mi się podobała. Była sobie rzeka, też mi się podobało. Myślę, że byłoby to bardziej historyczne, miałoby, może byłoby mniej fantastyczne, miałoby ciekawych bohaterów. No i myślę, że to byłaby jednak wtedy dojrzalsza książka, nie wiem, czy o szkole, więc no nie, chyba nie. Chyba jednak nie. Zostało mi dwóch autorów jakimś cudem i jedna książka. Nie wiem, jak to się wydarzyło. A jeśli jesteśmy złoczyńcami, napisane przez Jakuba Małeckiego. Nie, nie chciałabym czytać. A jeśli jesteśmy złoczyńcami, napisane przez... Chociaż? Ale on pisze te ciężkie te książki. A jeśli jesteśmy złoczyńcami... Nie, chyba nie. Nie pasuje mi to do siebie. Który oryginalnie jest napisany przez Yuvala Noah Harariego, napisane przez Annetę Jadowską. Nie, totalnie nie trafiłam z tą książką. No nie, nie wyobrażam sobie Annety Jadowskiej piszącej Sapiens. I w ogóle chyba gdzieś mi musiała wypaść kartka, bo pamiętam, jaką książkę jeszcze miałam napisaną, a jej tutaj nie ma. I miałam jeszcze tutaj karteczkę z MMO, więc zobaczymy, co zostało. Charlotte Link. Nie chciałabym czytać Emmy napisanej przez Charlotte Link, bo to jednak jest taka książka, literatura klasyczna, piękna. No, mamy tutaj jakąś zagadkę, ale Charlotte Link jednak kojarzy mi się z kryminałami, więc chyba nie. Okej, no z niektórymi parami trafiłam, z niektórymi nie do końca. Bardzo żałuję, że Aneta Jadowska nie trafiła na jakąś taką bardziej pasującą do niej książkę niż Sapiens, ale no Sapiens nie pasuje za bardzo. Więc wylosowałam już wszystkie pary. Którą książkę z tych chciałabym najbardziej przeczytać? Chciałabym przeczytać Trzech Muszkieterów napisanych przez Jane Austen. Nie chciałabym najbardziej czytać Władcy Pierścieni napisanej przez Lizę Orzeszkową. Mam taki lżejszy filmik dzisiaj, ale też wszystkie te książki, w sumie, które tutaj wypisałam, polecam, bo są bardzo dobrze, tak samo jak autorzy, których tutaj losowaliśmy, to tacy ulubieńcy. Nie wszyscy ulubieńcy, ale spora część ulubieńców. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Pamiętajcie o kciukach w górę, pamiętajcie o komentarzach i do zobaczenia w kolejnym filmie.